gdzieś w gorszej Europie, po wschodnim potopie, gdzie Polska i gdzie Bałtyk, przez przestrzeń i czas, pod niebem bez gwiazd, dryfuje transatlantyk, wśród wichrów i fal, wciąż znosi nas dal. Dal wciąż nieodgadniona załoga na bani, na burcie Titanic, bandera biało-czerwona. Na statku bal śpi rozum, harcują upiory, na dziobie wybory, na rufie nie szpory, i wszyscy grają w kolory, gramy w kolory. Od Gdańska aż po Peru czerwone się tarza na stopniach ołtarza, a czarne rwie się do steru. Gramy choć kiwa i karty są znaczone. Tu czarne wygrywa, czerwone wygrywa, a płaci biało-czerwone. Grajmy w kolory, choć słychać okrzyk tonny. Na dziobie wybory, na szpory, za burtą biało-czerwone. Raz, dwa, trzy i gdzieś w gorszej Europie, po wschodnim potopie, gdzie Polska i gdzie Bałtyk, choć grzmi cały czas i mało jest szans. Płynie nasz transatlantyk i wszyscy razem la 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 la. Nienawidzę. Dlaczego przyszło mi żyć w takim kraju? Na pewno zadają sobie Państwo pytanie, jak upłynął mi dzisiejszy dzień, który zresztą w swojej ogólnej aurze nie odbiega od przeciętnego mojego dnia. Cały mój dzień składa się z jakichś takich główien, no cały. I na takich gównach właśnie upływa mi życie. No mam opisać jeden mój taki dzień? Opiszę. Otóż tak, przed świtem budzą mnie papugi żony, byłej. Dlaczego przyszło mi żyć w takim kraju? Taki telefon. Dlaczego przyszło mi żyć w takim kraju, w tej wciąż powracającej beznadziei? Jestem nauczycielem. Rodzice moich uczniów mają mnie za nic. Każdy facet od gofrów czy majtek robionych w garażu ma mnie za frajera. A postawię uczniowi pałę, to przychodzi ojciec, sponsor i dyrektorka przepisuje mój stopień na trójkę. Moja żona była, rozwiodłem się, też uczy w szkole. I przychodzi do niej woźna i mówi tak o dzieciach. Co ich tak mało dzisiaj? Dużo chorują, wyjaśnia żona. Była. Rozwiodłem się, ale mieszkamy razem. No to dobrze, może powyzdychają, woźna na to. Będzie mniej tych diablisków, bo przecież do nich mówić to jakby w kij pierdział. Woźna w podstawowej szkole, osoba mająca na co dzień do czynienia z dziećmi, w kij pierdział. A do mnie tak powiedziała o drugim nauczycielu. Panie, ten biolog to w ogóle autorytetu nie ma do tych dzieci, one se skakają, niedługo mu chuj w dupę wsadzą.
prawdę. Woźna do nauczyciela. Dlaczego ja się marnuję? A jak mnie denerwuje moja żona? Chryste, wszystko mnie w niej denerwuje. Była żona, rozumie się, bo się rozwiedliśmy. Ale mieszkamy razem. Chybaśmy się nie dobrali. A czy w ogóle można się dobrać z własną żoną? O. Dlaczego ja się marnuję? Otóż tak, przed świtem budzą mnie papugi. Budzę się na długo przed budzikiem. Właściwie to nie budzę się nawet. Niby śpię nadal, ale w tym półśnie już czekam z trwogą na nieuchronne poranne dzwonienie. Mam jakiś psychiczny blok. Jak pomyślę, że znowu mam się golić, znów szykować sobie śniadanie, jak pomyślę, że znowu mam je sobie szykować i jeść to śniadanie. O, nie mogę otworzyć serka, no tej homogenizowanej trutki, ale przecież coś trzeba zjeść na śniadanie, jak mówiła moja mama. Więc tak, albo nie mogę napocząć tego pojemnika z serkiem, albo jak mi się już uda oddzielić rożek, to mi się on urywa i znowu dupa. Nie mogę odciągnąć tego sreberka choćby obcęgami. I albo drze mi się ono w pasy, albo puszcza nagle i cały serek wychlapuje mi się na świeżą koszulę, w której miałem iść właśnie do pracy. Nienawidzę! A próbował któryś z panów wysikać się kiedyś w pociągu? Korzystał któryś kiedyś z ubikacji podczas jazdy? No i co? Jak pan sikał? I klapa panu nie opadła? Jaka klapa? No, klapa z deską klozetową w czasie sikania. Opadała? I co pan wtedy robił? Trzymał i sikał? I nie obsikiwał pan przy tym deski, klapy, podłogi, a czasem i własnej ręki? Obsikiwał pan? Otóż to. Odkąd mój umysł myśli i sięgam pamięcią, to te klapy zawsze opadały. I zawsze były oiszczane deski, że ani na nich usiąść i podłogi, także trzeba było po nich chodzić na obcasach. A dlaczego? Bo przez dziesiątki lat jedni bezmyślni kretyni pod kierunkiem innych bezmyślnych kretynów umieszczają muszle klozetowe w pociągach tak blisko ściany, że klapa po podniesieniu nachylona jest ku muszli i opuszczona musi opaść. A przecież wystarczyłoby umieszczać muszle kilka centymetrów dalej od ściany. I klapy z deską już by nie opadały. A jeśli nie, to jakiś haczyk, proszę, albo zaczep, którym można by te klapy z deską przytrzymać na czas sikania. Ale nie! Za to co można zobaczyć? Przytwierdzony do ściany magnesik. I ani śladu po jego montowaniu. Tylko tyle tylko, że w klapa nie ma drugiego magnesika. Po prostu to już kolejne pokolenie idiotów pod okiem nowych idiotów albo i tych starych montuje w ścianach magnesiki, oczekując, że będą się ich trzymać plastikowe klapy. Dziesiątki lat! Jezu Chryste, przedaj świętszy! Jezu Chryste Przenajświętszy. A jeśli Polska, to właśnie ta oiszczana klapa? Nienawidzę tego pierdolenia.
Zresztą prawie wszyscy wyklinają na niego każdego dnia, a żyją tu, bo muszą. Gdzie się mają, gdzie mają się podziać, no. Nie chcą być psami gdzie indziej, choć tu nie czują się ludźmi. Tu mówię. Psami. Kundlami. Przecież psy rasowe mają często lepiej tam od nas i godniej. Chciałbym innej ojczyzny. Nie kocham tego kraju. Nie podoba mi się tu. Dlaczego ja się marnuję? O, taki telefon chociażby. O, Polsko, ciebie już nie ma. Polsko, którą codziennie staramy się usunąć ze swych myśli, żeby już zupełnie nie zwariować. Nie ma cię, Polsko. Nie ma ciebie tutaj. Bo nie istniejesz w sercach ludzkich. Jest terytorium, jest nazwa, a ciebie, Polsko, nie ma, bo nie ma cię w sercach Polaków. Nie ma cię w sercach ludzi, którzy chcą wszędzie, byle nie tutaj. Ale tutaj cię nie ma. Nie ma cię w sercach tych wszystkich ludzi, którzy szarpią cię jak postaw sukna na Zamkowym placu. Do ciebie. Do siebie tylko każdy. Do siebie. Do siebie. O, Polsko, ciebie już nie ma. Boję się. A może to sam naród jest winien wszystkiemu na wskroś. Ten naród jednoczy się tylko z lufą przy skroni. Trawiony ogniem, zalewany wodą. Przy temperaturze 36,6 ten naród ginie. Ten naród potrafi tylko wszystko albo nic. Więc wciąż nie ma prawie nic. Jeśli Polska nie zginęła, my ją dobijemy. Czego obca moc nie wzięła, sami rozdrapiemy. Jeszcze Polska, ojcze nasz, póki my żyjemy, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Sami se naplujemy. Oh, taki telefon. Nienawidzę. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Krwawe gały. Te szkliste oczy, jak gdyby z Matejki. Ta bełkotliwa, mściwie popędliwa mowa. I od razu przerażam się naszej historii. O, bycie Amerykaninem. Jak ktoś mówi o czymś w języku angielskim, to od razu się w to bardziej wierzy. Chyba nawet i amerykańskim murzynem jest lepiej być. No, może murzynem. Nie. O, orzeł biały. Czytałem, jak to niegdyś rodzice zachęcali synów do szczytnego obowiązku obrony ojczyzny. I
Jakoś to rozumiałem. Choć przecież drżałem na myśl o tym. To znaczy o mojego syna w takiej sytuacji. A teraz, gdyby ktokolwiek napadł na nas, powiedziałbym chłopakowi: wyrywaj! Uciekaj! Jak najdalej. Kogo bronić? Czego? Tego kraju? Rodaków moich może, co? I kogo kochać? Strony rodzinne? Pejzaż? Ludzi? Pejzaż stał się ohydny, a ludzie sobie nienawistni. Pod mój dom rodzinny podeszły jakieś bloki, a ludzie potrącają się, ujadają na siebie, potrącają złośliwie. Spotykamy się, żeby się zranić, skrytykować. I jak już ktoś, jakiś twój bliźni, cię za coś pochwali, to zrobi to tak, że się człowiekowi długo odbija. Na przykład: świetnie panu zrobili te sztuczne zęby. Mądrze pan postąpił, bo już pan wyglądał jak jakiś wampir. Patrzeć na pana nie można było, bo niedobrze się robiło. Od zęby, dlaczego ciągle mnie bolicie? Od zęby, przez was obrzydło mi życie. Chcę umyć zęby i nagle ukrusza mi się jeden przy myciu. I idę do przychodni z tym zębem. W przychodni czekam 2 godziny. Ja nie wiem, chyba wszyscy w tym kraju mają popsute zęby. Wychodzi z gabinetu jakaś zbolała emerytka. Przysiada obok i kiwa się, jak przy chorobie sierocej. O Jezus kochany, co tu robić dalej w takim dobrobycie? Do 60 i żegnać, o Jezus, i te dziury w zębach. Co tu robić, żeby człowiek wiedział, żeby taki dobrobyt nastał? A tutaj dziura w zębie, umierać i koniec. O Jezus, Matko Bosko, wyborowane całe te. I co tu dalej robić z tą starością? Pytam ją, co miała, ekstrakcję czy ubytek? A ona, że ją lekarka wyrzuciła w połowie borowania, bo wiertło stawało jej w zębach i lekarka jej powiedziała, że ma twarde zęby, bo przecież próbowała jej rozwiercić kilka i w każdym się wiertło zatrzymywało, więc to nie może być przypadek i ona, znaczy lekarka, se tego nie wymyśliła, a ona, znaczy ręcistka, nie, idzie do prywatnego, jak jest taka uparta. No ale ta ręcistka mi mówi, że nie stać ją na prywatnego, chociaż słyszała o jednym, który ponoć jest dobry. Była nawet zapytać, ile by to kosztowało zerwanie na przykład. 100 złotych. 100 złotych, skąd ja wezmę 100 złotych na jeden ząb, a gdzie inne, też chore. A zresztą kto to słyszał, żeby 100 złotych za 5 minut pracy brać? A dentysta jej na to: mogę go pani rwać 8 godzin, jak pani chce, ale będzie drożej. Zęby, przez was chyba skonam w męce. Rzucę się na linę lub przekręcę. Nienawidzę! Być Amerykaninem. Za granicą tylko raz jeden się zdenerwowałem na zachodzie. Jak spotkałem Polaczków właśnie, moich rodaków, niech ich szlak trafi. Wszyscy inni trzymają sztamę ze swoimi, czy Jugole, czy Turcy dasz w ucho arabskiemu gówniarzowi, to za chwilę masz na karku ze 20 tych kasztanów z nożami, a Polacy tylko patrzą, jak się wzajemnie podgryźć, dokopać sobie wzajemnie. Albo zakablować na siebie do policji, że drugi na czarno pracuje. Na przykład. Dochodzi do tego, że cieszę się, kiedy Polacy w piłkę przegrywają. Se myślę, dobrze wam tak, niedołęgą przegrańcą. Z drugiej strony, jak pomyślę o tych mięczakach z zachodu,
którzy uwierzyli w jakieś ruskie demokracje. To chce mi się wyć i krzyczeć. Nie! Już miałem nadzieję, że się to wszystko rozpiszy wreszcie w drobny mak. Tyle brakowało, o tyle. Nie więcej. Nie takie imperia się rozsypywały. Ale teraz z tą demokracją to zrobili taką wywrotkę, że jeszcze na kolejny wiek wystarczy tego oszustwa. I wszyscy się wzięli na to, na tym rozmiękczonym przez dobrobyt Zachodzie. I teraz Zachód będzie pomagał przetrwać ruskim trudny okres. A tymczasem jestem pewien, że te ruskie niedźwiedzie zaplanowały to wszystko 50 lat naprzód. I znowu Zachód połknął tego haka i znowu dupa. Tyle lat. Mi zabrali tyle lat. A czy zdarza się komuś z państwa płakać? Bez powodu. Nad zupą. Niosę na przykład do ust łyżkę zupy i tak lepiej lecą łzy. Albo przed przejściem dla pieszych. Stoję i nie mogę zrobić kroku w żadną stronę. Albo na przykład oglądam teleranek. Wszystko oglądam. Jak tylko mam czas. I tam jest na przykład o dziewczynce, która zamyka oczy, dotyka palcami skroni i na przykład w jakimś decydującym momencie otwiera siłą koncentracji jakieś pancerne drzwi, albo podnosi policjanta pod sufit i ratuje ludzi przed jakąś katastrofą. I ja od razu płaczę. Albo jak widzę tych małych łączników, pocztylionów z powstania warszawskiego. Te dzieci z meldunkami przemykające się skulone pod barykadami, pod niemieckim ogniem. To od razu mi ciekną łzy. Albo jak panna dziedziczka wzięła do siebie tę murzynkę. No w tym serialu tę murzynkę, co wzięła, którą chcieli zgwałcić do siebie, do dworu, jako pokojów. Dlaczego? Nie wiem. Mam tak ciągle takie uczucie, że już mnie nic nie spotka. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie pojutrza. Wysilam umysł i nic. Boję się, że umrę nagle. Boję się, że umrę i zostawię moje. Nie zostawię nic moim dzieciom. Ja czuję się nie mężczyzną. Mężczyzna prawdziwy to powinien potrafić zarobić na dom, na rodzinę i wszystko, co tam jeszcze potrzeba. Ja nie potrafię. Czy jestem w stanie po 40 zmienić swój zawód na inny? Co? Mam zapiekanki sprzedawać? Tyle razy sobie przyrzekałem, że nie będę sobie już więcej tym wszystkim głowy zawracał. Nerwów szarpał, głowy zawracał tego. Rozmyślając, roztrząsając sprawy tego kraju, na który i tak nie mam wpływu. Bo już w nic nie wierzę. I teraz mówię to specjalnie,
żeby ktoś usłyszał, żeby był świadkiem i zapamiętał, że nie wierzyłem. Bo potem oczywiście wszyscy będą mówić, że od początku nie wierzyli, choć dali się nabrać, a ponieważ boję się, że znów uwierzę. Jak głupi. Kolejny już raz, więc póki co mówię to, żeby mógł ktoś kiedyś zaświadczyć o mojej dzisiejszej niewierze. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Jak mogę wierzyć, skoro nawet największy mój wysiłek przecieka im przez palce? Nic nie jest w porządku, wszędzie się trzeba uszarpać. Jak człowiek przyjdzie do domu, to pada na twarz, nawet nie bardzo ma ochotę żonę tego. A tak normalnie nie mogę spać w nocy. I choć tli się we mnie jeszcze ostatek nadziei, wiary już nie mam. Zupełnie. No co ja zrobię, skoro nie wierzę, no. Mogą już wszystko mówić, przyrzekać, obiecywać. Kolejne ekipy pazernych golców łapią tę władzę. Robią skok na społeczną kasę, żeby się jak najszybciej nażreć, nachapać dla siebie, swoich rodzin, pociotków i kolesi. Powysyłać dzieci na zachód, pozakładać konta w Szwajcarii, póki wiszą u steru tej nieszczelnej łajby, której pasażerami gardzą niemal jawnie. I jeszcze se każą słono za to płacić. W majestacie praw ustanowionych przez samych siebie praw. Bo prawda, dobro, sprawiedliwość, po pierwsze, w polityce są na dłuższą metę niemożliwe, a po drugie zawsze muszą przegrać. Bo dobro zawsze przegrywa. Bo zło zawsze się lepiej umie zorganizować, zmobilizować i zwycięża. Przecież cała historia świata, ludzkości, to jeden mrok politycznego kłamstwa i zbrodni. Jak słyszę, że dobro i prawda zawsze zwyciężają, to mi się flaki przewracają. Flaki. A może to sam naród jest winien wszystkiemu, na wskroś. Może komuna komuną, a w nas swoją drogą też coś tkwiło i tkwi takiego... Gnojowatego? Z nas każdy ma jakieś sobie pańskie... Ale... Nieposłuszeństwo totalne. Przecież u nas do kościoła się chodziło przeciwko komunistom. A Polak jest ostatnim, który by na co dzień żył po chrześcijańsku. Bo jest agresywnym gnojem. Wyzbytym miłości do bliźnich. Nietolerancyjnym, zazdrosnym, zawistnym, nieposłusznym, a społecznym, anarchicznym warchołem, bałaganiarzem, brudasem, pijakiem i leniem. I już metr od kościoła zagryzłby jeden drugiego. Zresztą w kościele też. Tylko Bóg jeden wie naprawdę, co Polacy myślą o sobie wzajemnie. I czego sobie życzą. Kiedy ranne wstają zorze, ledwie oczy swe otworzę, już modlitwę mą zanoszę Bogu Ojcu i Synowi. Dopierdolcie sąsiadowi. Dla siebie o nic nie wnoszę, tylko mu dosrajcie, proszę. A gdyby nawet nasz papież został królem Polski czy prezydentem i zaprowadził ustrój wybrany przez cały naród,
drogą referendum. To po pół roku byłyby już jakieś grandziarskie dowcipy o nim, a po roku góra. Już by był niedobry. Już by się okazało, że jest Żydem. Nienawidzę! I każdym metrem ulicy się przydzę! I każdą waszą gębą się przydzę! Chce mi się żygać kiedy was widzę! Idę przez Polskę i nienawidzę! Nienawidzę wszystkiego co widzę! Nienawidzę cię Polsko zgnębiona! Podzielona! Nawiedzona! Stracona! Nienawidzę cię Polsko szalona! Rozkradana! Panowana! Kupiona! Nienawidzę was bracia Polacy! Nienawidzę was moi rodacy! Skłóceni! Skundleni! Pazerni! Skurwieni! Żebracy! Nienawidzę was bracia Polacy! Nienawidzę was moi rodacy! Skłóceni! Skundleni! Pazerni! Skurwieni! Żebracy! Widzę tej kurwy, co mnie kopie w tramwaju i tych gnoi, co mnie pchają i cynicznie przepraszają. Ty skurwieni, że mnie drzwiami w autobusie przytrzaskują, tego chata, co bez racji na mnie mordę pruje, tego syfu i bidy, którymi się brzydzę. Nienawidzę, 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 nienawidzę. Nienawidzę. Na pewno zadają sobie państwo pytanie, jak upłynął mi nienawidzę dzisiejszy dzień. Boję się życia. Boję się śmierci. Boję się wracać do domu. Boję się. Boję się. Boję się. Boję się.